Puszcza Niepołomice to jedyny klub z jedną gwiazdką w całej polskiej ekstraklasie. I do tego właśnie zespołu sprowadzić mam Roberta Lewandowskiego. To będzie zadanie niesamowicie trudne, ponieważ w budżecie mamy 2 miliony euro. Najdroższy zawodnik w tej drużynie warty jest 925 tysięcy i jest wypożyczony z Legii Warszawa. Zatem nasz najdroższy piłkarz warty jest 825 tysięcy euro, a jeśli chodzi o wolnych zawodników, używać mogę jedynie Polaków. Zatem jest to zadanie nieprawdopodobnie trudne, ponieważ w tym momencie Robert Lewandowski warty jest 58 milionów euro. Zarabia 340 tysięcy tygodniowo, no więc uzbieranie na niego to nie będzie prosta sprawa. A przypominam, on ma 34 lata. W każdym momencie na początku sezonu może stwierdzić, ten sezon będzie moim ostatnim, no i wtedy po challenge'u. Dodatkowo te kariery nieraz potrafiły nas zaskoczyć i jeżeli nas zwolnią, no to tak samo pożegnamy się z tym odcinkiem. A naprawdę obawiam się, że może tutaj być naprawdę ciężko, bo mimo, że zadania nie są trudne, to dobrze wiemy, że zarząd lubi mieć jakiś swój szalony pomysł. No ale ja też lubię szalone pomysły, dlatego podejmuję się tego materiału. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba, bo widziałem wiele próśb po tym odcinku, żebyśmy wrócili do Ekstraklasy. Zatem w dzisiejszym materiale wracamy do polskiej ligi, zobaczymy, czy uda nam się osiągnąć zamierzony cel, czyli ściągnąć Roberta Lewandowskiego, no i może wygrać przy okazji Mistrzostwo Polskie. Ale tutaj wynik finansowy jest naszym celem, tak samo jak moim celem jest to, żeby naciągnąć jeszcze na łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, jaki kolejny odcinek chciałbyś zobaczyć. Więc napisz, zostaw łapkę i bardzo możliwe, że widzimy się w kolejnym materiale, który wymyślisz właśnie ty. A ja wymyśliłem sobie, że najlepszą taktyką byłoby dla tego naszego klubu ściągnąć zawodników. Najlepiej na wypożyczenie z opcją wykupu, bo wtedy mielibyśmy piłkarzy, będziemy widzieli, jak oni będą się rozwijali i co najważniejsze, będziemy wtedy bardzo często kupowali piłkarzy poniżej ich wartości, a dodatkowo ci zawodnicy będą już u nas grali, więc będzie można pozbyć się tych, których już możemy sprzedać i będziemy tak budowali swój budżet. Bo jak najszybciej musimy zarobić jak największe pieniądze. Po prostu. A, no i to co bardzo istotne, odcinek nagrywany jest na takich ustawieniach kariery. Oczywiście, negocjacje muszą być luźne, no bo nie ma innej możliwości, żeby zaprosić Roberta Lewandowskiego do Ekstraklasy. W innym wypadku nie chciałby nawet widzieć oferty. Tak ta gra jest skonstruowana, ale poza tym, no, nie wydaje mi się, żeby to jakkolwiek ułatwiało nam zadanie. Zatem w ten sposób wygląda moja lista życzeń. Jak widzimy, stawiamy tutaj na młodość. Wszystkich tych zawodników skautujemy. Jak będę miał informację, lecimy po wypożyczenia, mam nadzieję, z opcją wykupu. A jeżeli nie wypożyczenia z opcją wykupu, no to będziemy starali się kupić tych wszystkich graczy. Turniej przedsezonowy też jest dla nas ważny. Wybieramy ten za 620 tysięcy euro, bo nawet jak tam nie ugramy nic, to bonus jest największy. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Razer, której produkty towarzyszą mi na co dzień. Czy to w postaci peryferiów komputerowych, czy chociażby tego fotela, który widzicie w każdym materiale i w którym nie ukrywam, jestem absolutnie zakochany. A jeżeli wy chcielibyście zaopatrzyć się w produkty Razer, wbijajcie do linku w opisie. Tam znajdziecie przekierowanie do strony Media Expert, bo właśnie w sklepach czy na mediaexpert.pl znajdziecie całą gamę sprzętu od Razera. Myszki, klawiatury, słuchawki, w tym te, które widujecie bardzo często u mnie na odcinkach i których także jestem gigantycznym fanem. Zresztą ja produktów Razera używam od paru dobrych lat i wszystkie sobie naprawdę cenię, więc jeżeli wy także szukacie czegoś dla siebie, wbijajcie w link w opisie i sprawdzajcie, co Razer i Media Expert mają dla was przygotować. W międzyczasie dostajemy propozycję transferową za naszego środkowego pomocnika. Przyznam szczerze, jeszcze nie wiem, jakie jest moje podejście do niego, ale jeżeli ktoś da nam za niego około 500 tysięcy euro, to musimy wziąć te pieniądze. Dobra, ten ziomal ma 34 lata. Jeżeli ktoś chce nam zapłacić nawet 10 tysięcy więcej, niż wynosi jego wartość, to my musimy to zaakceptować, bo to są naprawdę fajne pieniądze. Wydaje się, że jeden z tych młodziaków, których tam mamy, może tyle kosztować, więc tu naprawdę robimy to dobrze. Przy okazji święcimy triumfy na arenie międzynarodowej, ale to co najważniejsze, mamy już informacje odnośnie tych zawodników. I nawet jeśli nie mówimy tutaj o najwyższych ocenach ogólnych, to patrzymy tutaj na gości, którzy spokojnie wchodzą do tego zespołu, w ciągu pół sezonu nawet, znacząco podniosą swoją wartość. Z Bolonii uda nam się dokonać wypożyczenia, oczywiście z opcją wykupu. Zatem rok, taki podział pensji jest spoko. No, wolałbym troszkę niższą przyszłą opłatę, na przykład na poziomie 700 tysięcy euro. Oni się zgadzają, pięknie. Z Igorem Strzałkiem tak samo możemy spróbować podobnego ruchu. Legia mówi spoko, spróbujmy rozłożyć sobie to na 2 lata. Oni są zadowoleni. 50 na 50 rozłożymy pensję. No oni chcą innego rozłożenia. Musimy się na to zgodzić, bo nie ma innej opcji. No i proponujemy wam za niego 600 tysięcy za 2 lata. Okej, wydaje mi się, że usuniemy procent i jesteśmy w naprawdę dobrym miejscu. Oni chcą miliona i biorąc pod uwagę, że to jest wypożyczenie na 2 lata, uważam, że to jest dobre.
do zaakceptowania. Igor Orlikowski naszym kolejnym celem. Zobaczmy, niewysoka ocena ogólna, więc tym bardziej wydaje mi się, że Zagłębie powinno się zgodzić. Tak jest. Dwuletnie wypożyczonko. Oni chcą roczne, nie ma problemu. Dzielimy się tutaj, no oczywiście, ze wskazaniem na nas, ale to też nie jest jakaś wielka strata. No i spróbujmy tutaj mimo wszystko uciąć troszeczkę tę kwotę do 400 tysięcy. Zagłębie mówi ok. No i już trzeci transfer wydaje się być na ostatniej prostej, a mamy tutaj jeszcze tego zawodnika, ale on tak, on był akurat wypożyczony do innego klubu. Szkoda, więc poczekajmy teraz na tę trójkę. A w międzyczasie udajmy się jeszcze po Jakuba Piotrowskiego, ponieważ możemy to zrobić z tego powodu, że no, powiedziałem, polscy wolni zawodnicy, a mamy 2 miliony cały czas, no bo przecież tamte wypożyczenia nie ściągają nam budżetu, przynajmniej teraz. Zobaczmy tylko, jakie pieniądze musielibyśmy tam zaproponować. Najwięcej zarabia u nas 1000 euro tygodniowo. Ojojojoj. Boję się, że tu może być problem, no ale zobaczymy. No, zrobimy na pewno komin płacowy. Kluczowy piłkarz. 3-letnia umowa. Brak klauzuli odstępnego. On chce klauzulę na poziomie 3 milionów. Nie. Nie zgadzam się na to. Spora płaca, no ale my musimy się na to zgodzić, bo już teraz zarabiamy na tym zawodniku. Samo podpisanie i sprzedanie go za 5 minut to byłby gigantyczny zysk, więc nie mam zamiaru tutaj dyskutować, bo na naszym poziomie Jakub Piotrowski, no to jest nowa gwiazda drużyny. Drużyny, z której odchodzi właśnie Łukasz Słowiej, natomiast do budżetu daje nam to naprawdę fajne wpływy, no a przychodzą. Przychodzą ci młodzi, którzy mają stanowić o sile sportowej, a przede wszystkim w przyszłości o sile finansowej. I tym bardziej teraz możemy zgadzać się na kolejne propozycje, no bo mamy też tych młodych, których, no wiemy, że chcemy pchać do składu, bo ich rozwój jest naszą największą siłą i szansą, żeby kupić Roberta Lewandowskiego. No proszę, Newport. Chyba gdzieś my się niedawno widzieli z tą drużyną. Natomiast teraz skupiając się na naszej sytuacji, to mamy drobny problem, ponieważ Oliver Zych, którego tu widzicie, to jest piłkarz z naprawdę niezłym potencjałem i mimo, że teraz jego ocena ogólna jest niższa niż Komara, no to w przyszłości to może być naprawdę dużo lepszy piłkarz. Zatem zrobimy tutaj jeden myk, a mianowicie zgłosimy się do Devilans i zaproponujemy tutaj, no nie kupno, bo na to może nas nie być stać, ale na przykład również w miarę młodego Krzysztofa Brublewskiego i nie wiem, 200 tysięcy euro, bo jak ten Zych zacznie się rozwijać, no to będziemy mieli problem. Oni chcą naszego napastnika, a że z napastnikiem też będziemy musieli dokonać pewnych ruchów, to ja się zgadzam, akceptuję to. No i golkiper zostaje teraz, no mam nadzieję, po tych negocjacjach już naszym piłkarzem na stałe. Wydaje się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Tak jest, bo dzięki temu będziemy mogli sprzedać Komara, co sprawia, że koniec końców zarabiamy pieniądze i dzięki temu będziemy mogli po pierwsze sprowadzić do nas na stałe, mam nadzieję, tego napastnika, który również może się fajnie rozwinąć, a po drugie musimy zainwestować w szkółkę juniorów, ponieważ tam przez cały rok będziemy mogli pozyskiwać zawodników, którzy będą w stanie zarabiać nam pieniądze. A że mamy tutaj tego gościa, z którym nie wiążemy przyszłości, bo ciężko to robić z 33-letnim zawodnikiem, chociaż zbieram na starszego lewego, to wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie i zaproponujmy tutaj układ taki. Legia nie chce tego gościa, ten dobra, to jest bardzo dobra propozycja, akceptujemy to jak najbardziej. I z ziomeczkiem dogadujemy się bardzo szybko, dzięki czemu też no zaklepujemy sobie dwóch zawodników, którzy tak naprawdę mają największy potencjał dla całej tej drużyny. Jak tak patrzę na tych naszych piłkarzy, to wydaje się, że przepis o młodzieżowcu raczej będziemy w stanie spełnić. A co ważne, w ogóle kupujemy piłkarzy tak młodych, że zarząd myśli, że to szkółka juniorów działa tak prężnie. Ciekawe. No ale a propos szkółki juniorów, kogo my tutaj mamy i czy jest tu ktokolwiek sensowny? No powiem szczerze, pan Conti wygląda naprawdę przyzwoicie, ale wydaje mi się, że tutaj jak najszybciej trzeba sprowadzić go do roli albo środkowego napastnika, albo może nawet napastnika. To ziomeczku co najwyżej na skrzydło, chociaż i tak nie wróży w ogóle kariery. No i tu niestety podobnie. Tym bardziej ważne jest dla mnie to, żeby zainwestować w nowych skautów, ale także mega istotny będzie tutaj sztab trenerski, ponieważ on wpływa na rozwój zawodników. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tu mieli jak największy boost, no po prostu do rozwoju tych młodych, których sprowadziliśmy. Zatem tu nie szczędzimy środków i wydajemy maksymalnie tyle, ile możemy, tylko i wyłącznie po to, żeby jakoś to nam wyglądało, no ale już więcej niestety nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Tak czy siak, dzięki temu te czasy treningowe powinny się nam w miarę poskracać. No ale niestety a propos skracania, no to niektóre te kontrakty są bardzo krótkie, zatem każdy piłkarz, który ma 11 miesięcy do końca kontraktu, zostaje przez nas wystawiony
na listę transferową. No i tu będziemy szukali redukcji płac, no i budowania budżetu. Jedynie z tym ziomeczkiem przedłużymy umowę oraz z tym, ponieważ oni wydaje się, że jeszcze będą w stanie zyskać na wartości znacząco, więc teraz czeka nas gigantyczna wyprzedaż. No jedyny minus jej jest taki, że przez to, że kontrakty się kończą, tak naprawdę nie możemy negocjować tutaj cen, po prostu musimy się zgadzać na oferty, ale to nie jest tak naprawdę wielki problem, bo też przyspieszy nam cały proces, a jak widzicie, tych zawodników wystawionych jest dużo, więc trzeba ich sprzedać jak najszybciej, bo uzbierane pieniądze możemy też skumulować i wrzucić w jeden jakiś wielki talent, który sprzedamy po roku z jakimś ogromnym zyskiem. W międzyczasie gramy ligę i gramy ją nie najgorzej. No i sprzedajemy, cały czas sprzedajemy naszych podopiecznych. No, może się okazać, że na przykład na ostatni dzień okna transferowego będziemy mieli całkiem pokaźną sumkę do wykorzystania na jakąś grającą inwestycję. A w międzyczasie jeszcze pokonujemy Legię Warszawa. Piękna sprawa. Bo może po dwóch kolejkach, ale nasza puszcza jest na pierwszym miejscu w tabeli ekstraklasy. A też nasz scout znajduje naprawdę ciekawego zawodnika, bo Darek Krupa może nie ma jakiejś świetlanej przyszłości, ale na pewno po ukończeniu 16 roku życia będzie przez nas możliwy do sprzedania za nawet niezłe pieniądze. Nie no, my tutaj stworzyliśmy bestię i szczególnie ten Piotrowski. Z defensywnego pomocnika ziomal już w sezonie ma chyba 3 bramki. Ja się tylko boję, że tutaj Patryka mieliśmy jako wolnego zawodnika, a ja tego nie zauważyłem przez to, że chłopak nie ma zdjęcia i może być tak, że przegapiłem naprawdę fajną okazję do pozyskania wolnego gracza. Dlatego, żeby się to nie powtórzyło, chcę tylko sprawdzić, czy na pewno nie ma tutaj żadnego wolnego zawodnika, którego powinienem sprowadzić, a tego nie zrobiłem. No bo tak naprawdę, biorąc do siebie Karola Sturskiego, Boże, Struskiego, no możemy na nim i tak zarobić, więc czemu tego nie zrobić? Więc sprawdźmy go sobie. Nie lubię kupować piłkarzy bez zdjęć, no ale czasem trzeba. I ta sama myśl przyświeca mi, patrząc teraz na piłkarzy Barcelony, ponieważ mamy tutaj parę ciekawych nazwisk, które mogą do nas przyjść i okazać się być właśnie tymi grającymi inwestycjami, a skoro i tak mamy w planach zakup stąd całkiem niezłego napastnika, to czemu nie rozpocząć dobrej relacji pomiędzy Barsą a puszczą, kupując jakichś innych zawodników, których moglibyśmy sobie spokojnie porozwijać. No bo cały czas do sprzedania mamy sporo zawodników, a nasz budżet wrócił do poziomu 2 milionów, więc serio jesteśmy w stanie tutaj może nie bezpośrednio kupić, ale znowu zaproponować wypożyczenie z opcją wykupu, to ma sens. Jesteśmy w stanie naprawdę tutaj nieźle to wszystko ogarnąć. Bo tu wpada 300 koła, tam wpada 400 i ten budżet rośnie, rośnie, rośnie. A jakości nie tracimy za bardzo. Co więcej, z każdym kolejnym meczem ta drużyna jest po prostu mocniejsza przez to, że nasi młodzi podopieczni łapią doświadczenie, no i dzięki temu rosną ich oceny ogólne. A my nadal niepokonani. Może remis, ale nadal. A Karol Struski wydaje się być naprawdę fajnym jeszcze kolejnym dodatkiem do tej drużyny. No, widzimy, że Vitor Roque jest raczej piłkarzem, którego nie pozyskamy, bo Union już proponuje wypożyczenie, ale to niestety jest jeden z tych piłkarzy Dumy Katalonii, no którego nie mamy szansy sprowadzić, ponieważ tam bazowa pensja jest już pewnie dorosła, więc ona jest w wysokości pensji wszystkich naszych zawodników i w to się nie możemy bawić, ale już niektórych zawodników mamy tutaj rozpoznanych, wydaje się, i wiemy, że na przykład taki Ford zarabia 900 euro tygodniowo, jest jak najbardziej piłkarzem do wzięcia. I na tą młodzież z Barcelony będziemy się szykowali, ale zbieramy na razie pieniądze i czekamy też, bo zbieramy resztę informacji, żeby rozpoznać sobie wszystkich, a w międzyczasie mierzymy się z Lechem Poznań. No jeżeli tutaj uda nam się wygrać, to to naprawdę już będzie poważna sprawa. No i gramy z byłym klubem Roberta Lewandowskiego. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało. No i niestety, no Lech nas zweryfikował po raz pierwszy w tym sezonie, no ale też, no, umówmy się, ten start i tak już jest doskonały niemal. Bo w tabeli jest jesteśmy wysoko po 6 kolejkach, ale nadal budżet transferowy mimo wzmocnienia drużyny mamy większy niż na początku, a bank informacji pęka w szwach, jeśli chodzi o nowych zawodników, których moglibyśmy sprowadzić. I wydaje się, że wśród tych wszystkich, których rozpoznaliśmy, Pau Prim, który zarabia 1100 tygodniowo, Mark Giu oraz Hector Ford, to są piłkarze, na których chcę wydać teraz nasze pieniądze i bardzo możliwe, że z którymś z nich już w styczniu będziemy musieli się
pożegnać po to, żeby sfinansować sobie zawodników w przyszłym roku, to jeszcze zobaczymy. Na razie rozpocznijmy katalońskie zakupy. No i wiecie, takie dobre relacje z Barceloną, chociaż ja nie wiem, czy są dobre relacje, jak my ich kupimy, a potem sprzedamy gdzie indziej drożej. Bo jeszcze jakby Duma Katalonii miała prawo pierwokupu, to wyglądałoby to inaczej. No ale okej, 1 100 000, może chcecie kogoś? 33-letni cholewiak do Barcelony. Co na to Duma Katalonii? No nie chcą. No jakby z całym szacunkiem dla pana Mateusza, trochę rozumiem Czawiego. Za Marka Giu dostajemy naprawdę dobre warunki finansowe, więc też akceptujemy tę ofertę. No i ostatnim piłkarzem, którego spróbujemy kupić, jest Pau Prim. Tutaj również musimy starać się uciąć jak najbardziej koszty tej transakcji, dlatego proponuję zupełnie inny podział, ale niestety tego nam się nie uda zrobić, więc kupimy 2 z 3 i dobrze, bo inaczej obcięlibyśmy sobie jakiekolwiek inne możliwości finansowe. A jak patrzę na pozostałych tych zawodników z Barsy, to jakakolwiek akcja, wypożyczenie i tak dalej kończyłaby się dla nas prawdopodobnie, no nie powiem, że bankructwem, ale bardzo by nam psuła sytuację finansową. Zatem zaakceptujmy te 2 ruchy, bo one wydają się być naprawdę dobre. Swoją drogą ciekawy jestem miny tych chłopaków, jakby z Blaugrany, jakby z Barsy przenieśli się do Niepołomic. No to musi być naprawdę ciekawe przeżycie. Bardzo uczciwa propozycja kontraktu, Mark. Akceptuję. Zatem pierwszego piłkarza z Barsy mamy już w budynku klubowym. Hector Ford także decyduje się związać przyszłość z Ekstraklasą na kolejne 5 lat swojej kariery, ale no oni doskonale wiedzą, że są tutaj po to, żeby się wypromować jak najszybciej, iść gdzieś dalej w świat, po to, żeby tu przyszedł Robert Lewandowski. Ale też patrząc na to, słuchajcie, ze sportowego punktu widzenia, to my też robimy tutaj naprawdę niezłe ruchy, bo ci zawodnicy no nie tylko są w stanie zarobić, co są w stanie jeszcze nam tutaj pomóc na boisku, przynajmniej taką mam nadzieję, ale na razie Mark Guju przegrywa z Mike Szakiem rywalizację o skład. Zatem wjeżdżamy w ostatni dzień okna transferowego, na naszym koncie 519 000, natomiast ja już za bardzo nie rozważam kolejnych ruchów, ponieważ poczyniliśmy inwestycje, to raz, a dwa, no mamy też zaklepanych zawodników na przyszły sezon i ja nie mam pojęcia, jaki będziemy mieli budżet, więc wolę nie wydać teraz całych pieniędzy po to, żeby zaraz się okazało, że będziemy mieli kłopoty z pozyskaniem tych piłkarzy, których mamy na naprawdę świetnych wypożyczeniach. O proszę, Jozua Kimmich do Atletico Madryt. To ciekawy transfer. No a my już żadnych ruchów nie robiąc zmierzamy do końca. No i teraz zobaczymy, jak ta nasza puszcza uzbrojona w chłopaków z Barsy poradzi sobie w tym sezonie. Choć nie tylko piłkarzy z Barcelony tu mamy przecież, no bo bardzo dużo młodych, ciekawych Polaków, więc bardzo fajnie ten skład się poukładał. No i jesteśmy w grudniu, jak widzimy, zarząd jest zachwycony tym, jak sobie radzimy, bo przekłada się to na 9. miejsce w tabeli, więc bardzo fajnie. Natomiast po to jestem w grudniu i po to się tu zatrzymuję, żeby sprawdzić tych zawodników, którym wygasają umowy, ponieważ no głupio by było stracić na przykład takiego Walskiego, który jest warty 700 000, z tego powodu, żebyśmy tego chłopaka nie przedłużyli, więc robimy to tak. Tak samo przedłużamy tego środkowego obrońcę. Cholewiaka spokojnie możemy sobie odpuścić, tak samo wydaje mi się, że zrobimy z tym chociaż nie, jego to możemy sobie przedłużyć. Nie możemy, bo on chce głupiego przedłużenia, więc to odrzucamy. I tak jak tego zawodnika sobie zostawimy, tak tu zdecydujemy się prawdopodobnie na sprzedaż od razu. To są w ogóle niezłe statystyki, bardzo przyzwoity piłkarz, ale my potrzebujemy tych pieniędzy, więc wystawiamy go na listę. No i też obserwuję to, co dzieje się w naszym napadzie, ponieważ widzę, że Mark Giu przegrywa rywalizację z Mike Szakiem, a jako, że nam zależy na rozwoju, to ten piłkarz od razu idzie na listę wypożyczeń, żeby mógł grać gdzieś, no, regularniej. I bardzo szybko wpada propozycja z Realu Valladolid, natomiast to nie ma być propozycja z opcją wykupu. On tam może odejść, ale tylko i wyłącznie po to, żeby, liczę na to, dostać więcej szans na grę. A, no i w międzyczasie sprzedałem jeszcze Serafina za 750 000 chyba. To bardzo istotne, bo sprawia, że nasz budżet znowu wygląda troszkę lepiej. No i zaraz będziemy mogli myśleć o wykupieniu któryś z tych zawodników, których mamy tu na krótsze wypożyczenie. Bo tego ziomka z Legii mamy na 2 lata, natomiast no tamte 2 wypożyczenia są półroczne. Musimy z Realem Valladolid to przenegocjować, bo to ma być krótkie wypożyczenie. Gościu, co wy tutaj chcecie? Podział pensji jak najbardziej okej. No i super, dogadani. A jako, że to jest taki moment, gdy piłkarzom kończą się kontrakty, patrzę, czy może Robert Lewandowski nie rozwiązuje umowy z Barsą. Niestety nie, więc trzymamy tu Roberta. No, pełni marzeń na to, że uda nam się go kupić. Oby on nie chciał skończyć tylko tej kariery. To jest najważniejsze. A, no i jeszcze jedna sprawa. Wśród młodych mamy tego Contiego, który już naprawdę fajnie się rozwinął, oraz Krupę. Jego sprzedajemy, bo domknięcie tej transakcji sprawi, że będziemy mogli wykupić tych 2 wypożyczonych zawodników, a Conti jak najszybciej udaje się na wypożyczenie i to może być gigantyczny
talent, więc chcę, żeby rozwijał się gdzieś poza klubem, bo to naprawdę jest wielki potencjał i to wszystko zmierza w naprawdę fajnym kierunku. Ważne tylko, żeby ten lewy zaczekał. A tu jakie propozycje, proszę bardzo. No to tego Krupę szybko puścimy gdzieś dalej i wypożyczonych kupujemy. Zatem cyk, cyk i cyk. A z tym Orlikowskim to my jeszcze zaczekamy, ponieważ teraz możemy go kupić za więcej niż on jest warty i mimo, że gra w wielu spotkaniach, to po prostu się nam nie rozwija. A na króciutko Conti odejdzie rozwijać się we Francji. Zatem okno transferowe zamknięte, a do nas wpada prawdziwa petarda, bo to jest Kuba Wilk, który jak widzicie jest zawodnikiem wycenionym na 1 300 000. I ten młody środkowy obrońca może wejść do składu, zagrać dla nas na przykład sezon i potem możemy go sprzedać z naprawdę fantastycznym zyskiem. No albo możemy nim grać, choć perspektyw przed nim nie ma jakichś wybitnych tak naprawdę. No ale to z buta jest jeden z najlepszych piłkarzy naszej drużyny, więc ten rozwój juniorów idzie nam całkiem przyzwoicie. Nie będę ukrywał, słuchajcie, zagapiłem się delikatnie, nie widząc, że sezon właśnie nam się kończy, więc tak naprawdę podsumowanie tego sezonu zrobimy na początku kolejnego, bo też bardzo wielu zawodników w międzyczasie sprzedałem, bo po prostu też duża część chciała odejść, więc zaraz tak naprawdę dopiero zdecydujemy, co dalej, jak tamten sezon wyglądał pod względem tego, co nas najbardziej interesuje, czyli pieniędzy. No bo te są clue całego tego odcinka i mamy zdecydowanie więcej ich na start. Jak widzicie, 6 milionów euro. Natomiast czym jest 6 milionów euro, jeżeli naszym celem transferowym jest Robert Lewandowski? Ale co istotne, Polak chyba chce dalej grać w piłkę, czyli nasz challenge dalej trwa. Ale na pewno musimy przyspieszyć, na pewno musimy zacząć poważniej zarabiać. Te inwestycje, które dokonałem na początku, wydaje się, że nie są do końca trafione. Widzicie też, ilu zawodników swoją drogą odeszło. Ale czemu uważam, że nie były one trafione? No bo spójrzmy na oceny ogólne. Piotrowski, super. Wilk, no jego pozyskaliśmy przed chwilą, ale Ford to nie jest taki rozwój, którego oczekiwaliśmy. Majszak, Giu, Zych, to nie wygląda tak, jak chciałem, żeby wyglądało. Zatem musimy pójść po piłkarzy, którzy zrobią szybszy progres. I takim zawodnikiem niewątpliwie jest albo Kobe Maino, albo Duran Will. I wydaje mi się, że Belk jest chyba lepszym zakupem z jednego prostego powodu. On zarabia 8,5 tysiąca tygodniowo, no a Maino jak to w Premier League, zdecydowanie więcej. Zatem wszystkie ręce na pokład, wszystkie pieniądze na stół, ale też biorąc pod uwagę, że mamy tak mocną ofensywną trójkę, wydaje mi się, że albo Majchrzak, albo Guju muszą zostać tu wrzuceni. Ja zaproponuję chyba mimo wszystko Polaka, bo jest najstarszy z tej trójki, oraz 3 miliony. Co na to BVB? To jest fantastyczna propozycja. Nawet te 6% z kolejnego transferu, chociaż nie, my nie chcemy tego procenta. 400 to nadal jest super opcja. To może 3900? Niemcy się zgadzają. W ogóle swoją drogą kolejny były klub Roberta Lewandowskiego. No i Duran Villa na naszym poziomie możemy obsypać złotem, no ale wiemy doskonale, że on za pół roku może od nas odejść z gigantyczną przebitką. Zatem akceptujemy tą bardzo uczciwą propozycję kontraktu i belgijski super talent przyjeżdża do Puszczy. No to jest naprawdę zagłębie nieprawdopodobnych ruchów transferowych. Tu Barca, tu BVB. A może jeszcze jakiś wolny, ciekawy zawodnik nam tutaj wpadnie. Zobaczmy, komu skończył się kontrakt, bo jest Marcel Lotka. Na naszym poziomie Adrian Lis może być bardzo ciekawym piłkarzem. Hubert Schulz wygląda wyjątkowo obiecująco. Jest tu również Marcin Cebula, który piłkarsko może dać nam bardzo dużo, więc poczekamy sobie te 2 tygodnie. No albo w sumie tak naprawdę wiemy, ile chcemy tym chłopakom zapłacić. Zlećmy wszystkim podobne kontrakty. Jak przyjdą, to przyjdą, jak nie, to nie. No i ta taktyka sprawia, że przybyłko przybywa do klubu, a Schulz, przybułek oraz Lotka się zastanawiają, natomiast paru innych graczy odmówiło nam przyjścia, ale spokojnie, wrócimy do nich i myślę, że ich przekonamy. Tak jak robimy to chociażby z Hubertem Schulzem, który może nie jest mega oceniony, ale słuchajcie, pozyskujemy go za darmo i zapycha on dziurę po tych wszystkich graczach, których cały czas sprzedaje. A to buduje nam budżet i może pozwoli sprowadzić tutaj jeszcze jedną gwiazdę, której tak bardzo potrzebujemy po to, żeby uzbierać na tego Roberta, bo przypominam, nam się po prostu kończy czas. Tym bardziej cieszy mnie, że podpisujemy Marcela Lotkę, bo on powinien pozwolić nam osiągać lepsze wyniki, bo jest wyżej oceniony niż nasz dotychczasowy bramkarz, to raz. A dwa, dzięki temu Zycha możemy sprzedać za więcej niż 1 000 000. Do drużyny dokładamy jeszcze 2 kolejnych zawodników, czyli Smolińskiego i Janasika, którzy z powodzeniem wejdą do podstawowego składu. Na pewno
Janasik. Nie wiem, jak będzie wyglądało to w przypadku Smolińskiego, ale też będzie na spokojnie walczył sobie ewentualnie o podstawowy skład. Gra też dorzuciła nam paru piłkarzy wolnych. Na szczęście nikt z nich nie zakrzywia nam tutaj kwestii overallowo-cenowych. Po prostu są bardzo, bardzo słabi, więc duży plus, ale muszę pilnować tego, żeby aż tak nie uszczuplać kadry, żeby tutaj nam to w żaden sposób nie psuło naszej zabawy. Lotka, zapraszam do składu. No i tu oczywiście Wilk. No i tak sobie to na razie poukładamy wszystko. Możemy też wykupić strzałka i robimy to teraz, ponieważ 1 900 000 wartość, wykupujemy go za 1 000 000. No i mając teraz też tych trzech zawodników w ofensywie, czyli Guju, Majchrzaka oraz Szulca, wydaje mi się, że pójdziemy po jeszcze jeden transfer. Kontiego nie liczę jako napastnika, bo ja już go przerabiam, słuchajcie, na prawe skrzydło i on je tutaj zajmie. A szukając piłkarzy, którzy mogą się szybko, fajnie rozwinąć, to Kacper Kozłowski wydaje być się odpowiedzią na nasze potrzeby. Ja nawet nie chcę go skautować, ja już teraz chcę go kupić. Albo wypożyczyć z opcją wykupu, to jest jeszcze lepsze rozwiązanie. Roczne tego typu wypożyczenie. Oczywiście on zarabia bardzo dużo, zdajemy sobie z tego sprawę, ale jesteśmy w stanie to przeżyć. Tylko pytanie, ile trzeba będzie za niego zapłacić w przyszłym sezonie? Zaproponujmy, nie wiem, 9700, bo tyle mniej więcej. No co jest? Nie mogę nic tutaj zrobić. No to oni to odrzucą. Nie, zgodzą się. Okej, to jest transfer idealny. I młody Polak, no fenomenalnie. A mając jeszcze te pieniądze, spróbujemy pójść po jeszcze jednego młodego Polaka. A co? Jakub Kamiński, widzę wartość, oj. Nie wypożyczą nam go? Słuchajcie, głupia sprawa. Ja mam dla was 3 miliony i super napadziora. Co wy na to? Jakby to nie jest zła propozycja, ale w tych pieniądzach to za niedługo lewy może chodzić. Ten ziomek do Huddersfield, mam nadzieję, że odejdzie za dobry pieniądz. A Kacper Kozłowski zasila nasze szeregi. To jest overallowo gigantyczne wzmocnienie. No pod każdym względem. To jest fenomenalny transfer dla tej drużyny. Dajemy go sobie na razie jako jedną z ósemek i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Mamy bardzo mocną kadrę. Mamy bardzo duży potencjał finansowy w tym zespole. To też jest mega istotne. Zarabiamy kolejne pieniądze, ale problem jest tylko jeden. Ja z tyłu głowy mam to, że gdyby Lewandowski miał tutaj, nie wiem, 29 lat, to nawet spokojnie, że byłby droższy o 50 milionów, to bez problemu byśmy dotarli do tych 100. Natomiast teraz problem jest taki, że musimy mieć 50 milionów prawdopodobnie do końca tego sezonu. Boję się, że kolejny może być tym, w którym Lewy stwierdza, że odwiesza buty na kołku. Ja to się boję, że nas też puszcza odwiesi z funkcji menadżera, bo źle zaczynamy ten sezon. Zych do Huddersfield za prawie 2 miliony euro, to jest naprawdę dobry ruch, bo on połączony ze sprzedażą Majchrzaka może sprawić, że pozyskamy jeszcze jednego zawodnika, który będzie w stanie zarobić nam na Roberta Lewandowskiego. I po Majchrzaka już zgłaszają się niemieckie kluby, a w zasadzie jeden niemiecki klub. No ale my chcemy więcej pieniędzy. Tutaj dwójka z przodu to minimum. Ale co ciekawe, tych pieniędzy nie daje nam Hoffenheim, natomiast gotowy zapłacić jest Jeraków. I my to akceptujemy, ponieważ napad mamy nieźle obsadzony i dzięki tej transakcji będziemy w stanie sprowadzić do klubu Maino. No i moim zdaniem, jeżeli Maino i Duranville rozwiną nam się ok, to może nawet w styczniu stać nas będzie na Roberta Lewandowskiego. Jak na razie nie stać nas na zwycięstwo w Ekstraklasie, bo mamy 2 punkty po 4 kolejkach, ale spokojnie, to się rozkręci. Przynajmniej mam taką nadzieję, ok. Wielki transfer, możliwe, że największy wewnątrz ligi w historii transfer właśnie się dokonuje, a my udajemy się w takim razie do Erika Ten Haga po Kobiego Maino. Wierzę, że to jest piłkarz idealny dla nas, wypożyczenie z opcją wykupu. Super. 2 lata. Rok. Okej, nie ma problemu. Dzielimy się pensją. Ja bym wam za niego zapłacił 4 miliony potem. Co wy na to? 4 900? Super. Bo takie rozwiązanie daje nam jeszcze większe możliwości operacyjne. Ale Maino odrzuca propozycję przejścia na wypożyczenie. Zatem jeżeli będzie miał do nas przyjść, to tylko i wyłącznie na stałe. Okej. Podejmuję tę rękawicę Kobi. I w ostatni dzień transferowy zasiadamy do stołu po raz kolejny wraz z Erikiem Ten Hagiem, żeby dokonać tej transakcji. 4 300 000 to nasza wyjściowa pozycja. Oni się zgadzają, dajmy już im ten procent. Niech będzie. Będziesz naszym kluczowym piłkarzem. Przez kolejne wolałbym 3 lata. Ziomal chce uciec za wszelką cenę, bo tutaj też klauzula odstępnego. Nie. My będziemy negocjowali cenę i proponujemy mu, nie wiem, 15 000 tygodniowo. Okej, no tu trzeba zapłacić dużo, natomiast bardzo szybko to powinno nam się zwrócić. I Kobi Maino przychodzi do Puszczy Niepołomice. I po tym transferze nasz środek
pola naprawdę solidnie się wzmacnia i to na tyle, że trzeba się zastanowić, jak chcemy grać i chyba nawet wrócimy do grania 4-2-3-1. Piotrowski, Majno, Kozłowski, Strzałek, Duranville w takim trochę pogiętym stylu, ale tak będziemy grali. Jesteśmy już w ostatnich fazach tego sezonu, słuchajcie. Zacząłem wyprzedawać część zawodników. Odchodzi Sturski, Struski, ja nie wiem, co mam z tym nazwiskiem. Odejdzie Paweł Wawrzyniak, odejdzie Conti, odejdzie Urbański. To wszystko dzieje się po to, żebyśmy na początku kolejnego sezonu od razu mogli wykupić Kacpra Kozłowskiego, który jak widzicie warty jest 17 milionów, no ale w tym momencie nie stać nas po prostu na ten wykup. No ale widzimy, jak rozwija się też Majno, widzimy, jak rozwinął się Duranville, no i to może być nasza przepustka do Roberta Lewandowskiego. Tych trzech zawodników może być tymi, którzy otworzą nam drzwi do tego transferu, no chyba, że Lewy będzie chciał skończyć karierę i będziemy mieli spore problemy. Tak czy siak, Conti sprzedany. Ja też mam nadzieję, że my zachowamy tę robotę, ale jeżeli uda nam się wygrać to spotkanie, raczej jestem tego pewny, bo wtedy będzie to oznaczało, że w drugim sezonie Puszcza zdobędzie Puchar Polski. A tu jeszcze bardzo duże pieniądze płaci nam Fortuna Düsseldorf za Urbańskiego, więc wrócił do Polski i odejdzie za duży hajs. Super. Mniej super na pewno możemy powiedzieć, jeśli chodzi o nasze miejsce w tabeli, natomiast no Puchar Polski zdobyty przez Puszczę to byłoby coś. Ale teraz nadszedł dzień dzisiejszy, dzień finału Pucharu Polski. Czy uda się go podnieść Puszczy? Tak jest! Strzelają Kacper Kozłowski, Majno i Puszcza w drugim sezonie, którym tutaj działamy, no nie tylko finansowo robi robotę, co jeszcze zaraz będziemy mieli tutaj fetę z Pucharem Polski. Więc do utytułowanego klubu przejdzie ewentualnie Robert Lewandowski. No mam nadzieję, że mając w perspektywie grę dla tak potężnego klubu, Polak nie zdecyduje się kończyć kariery. Pięknie, jest feta, jest radość, jest Puchar Polski, czyli jakieś europejskie rozgrywki też tutaj powinny wpaść. Wygląda to naprawdę przyjemnie. Szkoda tylko, że zarząd jakby nie docenia za bardzo tego sukcesu, ale to już nie jest nasz problem. My czekamy na koniec sezonu, no i początek, mam nadzieję, ostatniego w tym odcinku. A co ciekawe, my nie spełniamy popularyzacji marki, na to wychodzi, bo według włodarzy Puszczy popularyzację marki zapewni nam zachowanie 5 czystych kont w tym sezonie, bo to na pewno zdecydowanie bardziej ekscytujące niż oglądanie Marka Giu, który sadzi 12 trafień, czy Duranville'a, który myślę, że w tej ekstraklasie tak kręci na boku, że to głowa mała. Zresztą Kacper Kozłowski, 8 goli, 8 asyst, Strzałek, 8 goli, 5 asyst. To są naprawdę piłkarze, którzy wydaje się przyprowadzają kibiców na trybuny bardziej niż 5 chociażby remisów 0-0. Proszę, Arsenal z europejskim trofeum. No, szkoda, że to Liga Europy. A kolejny sezon rozpoczynamy od zajrzenia w finanse. 7 milionów to starczy na Kacpra Kozłowskiego, ale najpierw to ja chcę zobaczyć inną sprawę. Robert Lewandowski cały czas gra, 36 lat, wygasa mu kontrakt, ale nie kończy kariery, czyli damy radę kupić Lewego. Jestem o tym święcie przekonany i może nawet on będzie miał niezłe otoczenie, bo sam Duranville może na Lewego wystarczyć, ale najpierw my tego Kozłowskiego kupmy, bo to jest zbyt dobry piłkarz, żeby go tutaj nie dokoptować do zespołu. Zatem potwierdzamy wykup. Kacper Kozłowski to zaledwie 5 milionów 600 tysięcy w momencie, kiedy warty jest 23,5 miliona, więc jest to deal doskonały. No i tylko teraz kwestie kontraktowe, jak będą wyglądały, bo wiemy doskonale, że ten piłkarz zarabia bardzo dużo pieniędzy i liczę, że dostaniemy tutaj jakąś propozycję od menadżera tego zawodnika. Wolałbym nie dawać tu klauzuli odstępnego, tak szczerze. Ile możemy dać maksymalnie? 24 tysiące i to jest max, który możemy zapłacić i oni się na to nie zgadzają, zatem nie uda nam się sprowadzić Kacpra Kozłowskiego. Nie ma takiej możliwości. Wielka szkoda, bo to jest najbardziej wartościowy zawodnik tej drużyny. Zatem, żeby kupić Lewego, będziemy musieli się naprawdę poważnie nagimnastykować, no i pozbyć Duranville'a za jakieś bardzo duże pieniądze. Oczywiście nam pomaga fakt, że Lewandowski jest w ostatnim roku swojego kontraktu, dzięki czemu pozycja negocjacyjna Barcelony jest dużo słabsza, ale wątpię, żeby po prostu wymiana na Duranville'a ich interesowała. Nie, oni nie chcą Belga, oni chcą pieniędzy, a my na razie takowych nie mamy. Mamy natomiast ambicje przejrzenia rynku wolnych agentów, żeby Lewy miał z kim tę piłkę kopać w tych niepołomicach. Nie będę ukrywał, że nie mamy tutaj jakichś mega gwiazdorskich nazwisk, bo jest Jodłowiec, nazwisko reprezentacyjne, ale to jest Kasper Jodłowiec. Jest Boruc, ale to jest Maksymilian Boruc. Patrzę, czy może jakiś Szczęsny gdzieś się tutaj zawieruszył, ale niestety nie. Tak czy siak, tradycyjnie tym zawodnikom zaproponujemy umowy pomiędzy 2 a 12. No to się nigdy nie kończy na 12.
12, ale stanowczo ogranicza liczbę odmów, a ci goście choć w większości nie mają szansy na pierwszy skład, no to są tymi uzupełnianiami, które pozwalają nam zastąpić tych, którzy odchodzą po prostu, bo trzeba ich sprzedawać. Ale w międzyczasie udaje nam się wypożyczyć, a w zasadzie otworzyć rozmowę na temat wypożyczenia Faye, czyli kolejny ruch z Barcelony miałby miejsce, a nam ten zawodnik raczej by się przydał, no i się dogadujemy. W międzyczasie pozyskując na przykład takiego Lorenza, ale tak jak mówię, no tu patrzymy na uzupełnienia szerokości składu i na tym to wszystko ma polegać. W międzyczasie przychodzi Faye, no i mam nadzieję, że niedługo przyleci jet z Barcelony, a w nim będzie siedział Robert Lewandowski, ale na to jeszcze chwilkę musimy poczekać. Ciekawych rywali mamy tu na horyzoncie. Pytanie, czy w meczu z którymś z nich wystąpi Robert Lewandowski, ale drzwi do tego transferu może nam otworzyć tylko i wyłącznie naprawdę świetna oferta za Darren Villa. Wydaje mi się, że połączymy to też z wystawieniem na listę transferową Kobiego Maino, bo tu widzimy naprawdę potencjał pozyskania gigantycznego budżetu na lewego. I Augsburg gotowy jest nam za Belga zapłacić, ale zapłacić stanowczo za mało. My tu musimy zobaczyć pieniądze, okolicy 40 milionów wydaje mi się. Bo sam lewy to oczywiście jest określona kwota, ale jeszcze sam lewy ma swoją pensję i tego boję się najbardziej. Ale Augsburg wychodzi z naprawdę dobrą propozycją i jeżeli zgarniemy tu 35 milionów za gościa, którego kupowaliśmy za 3 dychy mniej, przypominam, to naprawdę robimy genialny biznes. I wtedy nawet może się okazać, że nasz Maino to się nigdzie nie musi ruszać i zostanie w klubie razem z lewym. Zatem Duranville odchodzi, 35 milionów. Ja nie pamiętam, czy tam był jakiś procent dla Borussii, więc do nas wpada, no zaraz zobaczymy ile tak realnie. 30 milionów do budżetu, więc chyba nie było procenta. Nasz budżet w takim razie to 43 miliony, więc wydaje się, że jesteśmy w stanie zaproponować transfer Robertowi Lewandowskiemu. Zobaczmy! Tyle sezonów pracy na to, żeby zdążyć, no i udało się zdążyć. Moja propozycja to 30-25, no bo kolejnego transferu Roberta już nie planujemy. 36 milionów, okej, spróbujmy uszczknąć coś tutaj jeszcze. 33, 36 400 i Xavi ani drgnie. Ale troszeczkę udało się go nakłonić do jeszcze zejścia z tych pieniędzy. I ciekawy jestem, czy takiej puszczy, taki zakup lewego marketingowo by się opłacił. No chyba aż tak by się to nie zwróciło, ale jedno jest pewne, 34 miliony 400. Uściśnięta graba, przybita piątka, siadamy z lewym do stołu. Do stołu w Niepołomicach. Kluczowa rola w zespole, wydaje mi się, że to możemy lewemu zaproponować. Chciałbym, żeby to był dwuletni kontrakt i on się na to zgadza. Brak klauzuli odstępnego, bo już nigdzie Robert się nie będzie ruszał. Nie mamy niestety propozycji kontraktu wystosowanej przez tutaj panią agent, ale zaproponujemy 150 tysięcy tygodniowo. Bardzo dużo. Spróbujmy może troszkę zejść do 100. Zobaczymy, co na to lewy. Kpiną? No bez przesady. No to za tydzień spróbujemy znowu. No a jako, że będziemy mieli nowego napastnika, to wydaje mi się, że Mark Giu może poszukać innego klubu. Tu się, chłopie, nie przebijesz. Tutaj zaraz wchodzi lewy, ładuje 30 goli w sezonie, 2 lata z rzędu, daje mistrzostwo i w ogóle będziesz szefem totalnym. Zatem za Marka Giu jesteśmy w stanie wyciągnąć 4 miliony, co biorąc pod uwagę kwotę, za którą go pozyskaliśmy, jest doskonałą transakcją. No i możemy jeszcze raz zasiąść do stołu rozmów, jeśli chodzi o Lewandowskiego. Proponujemy tyle, ile ostatnio, 34 miliony, Xavi na to zgadza się. Dobra, i lewemu spróbujemy wyrównać mniej więcej to, co zarabiał w Barcelonie, 160 tysięcy. No i okej, Robert Lewandowski, kupiony do najgorszego w FC24 klubu. W trybie kariery, w ekstraklasie oczywiście. No to jest coś niesamowitego. Robert zbija piątki, prezentuje koszulkę z numerem 10, choć oczywiście wiemy, że to będzie 9 na plecach. Jest! Robert Lewandowski w puszczy. Niesamowite. Bo gdybym sobie dodał tutaj do budżetu te pieniądze, to jasne, spoko. Ale tu musieliśmy to wszystko wypracować, wygrindować, no ale mamy lewego. A nie będę ukrywał, że tak bardzo mocno chciałem ograniczyć jego pensję z jednego powodu. Chciałbym, żeby Robert w klubie miał swojego przyjaciela z boiska. Zatem mam taką propozycję, damy wam tu tego bramkarza 2 miliony i wy się zgodzicie, co? 10 milionów. Niedobrze, bo takich pieniędzy to my za bardzo nie mamy. Ale wrócimy jeszcze do negocjacji z Juve, bo spróbujemy sprzedać kogoś, a w zasadzie
zasadzie nie kogoś, tylko naszego dotychczasowego bramkarza, no bo no on nie znajdzie miejsca w klubie, a wtedy powinno nas być stać na te ruchy, których chce dokonać. Patrzę, czy jeszcze gdzieś mamy ewentualnie pieniądze do wyjęcia, no oczywiście tutaj, ale to jest trochę bez sensu. W Wilku młodym mamy, ale tego nie chcę robić, więc tego Szulca jeszcze sprzedamy. A, no i Lewy oczywiście, nie na sprzedaż, ale zmieniamy ci numer. Lewy musi mieć dziewiąteczkę. Jak to w ogóle wygląda? Bez jaj, nie. Nie, nie, tego się nie dało lepiej ustawić. Znaczy, jakbym chciał to ustawić, to by się tego nie dało lepiej ustawić. Nie. Nie nadzorujemy negocjacji kontraktowych z piłkarzami. Zauważyliśmy jednak, że gaża, którą otrzymał Lewandowski, podpisując niedawno kontrakt, zdecydowanie przewyższa płacę pozostałych graczy w drużynie. Takie sytuacje tworzą podziały w szatni. Chcielibyśmy więc uniknąć problemów, które mogłyby wyniknąć z zachwianej struktury zarobków. Z żalem informujemy, że zarząd postanowił zwolnić pana ze stanowiska menadżera klubu. Życzymy wszystkiego najlepszego w dalszej karierze. Ja nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe. No dobra, ale słuchajcie, Lewy tu zostaje. My mamy propozycję albo z Arabii Saudyjskiej, albo z Polski. Nie wiem, weźmy sobie jakikolwiek zespół i dojedźmy do końca sezonu tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, jak Lewy poradzi sobie w puszczy. Nie, no, nie wierzę w to, słuchajcie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest możliwe. I ta ocena była wysoka, wszystko było super. No okej, okay. No po to te odcinki robimy, żeby się czegoś nauczyć. Ale jeżeli to już teraz nie zasługuje na waszą łapkę w górę, to już naprawdę nie wiem co. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli dotarliście do tego momentu, pisząc... Nie wiem, co możecie pisać. Pisząc pensja, bo to chyba jest główny powód, dla którego jesteśmy teraz w Kielcach, a nie w puszczy. Ale jak się Robercik prezentuje, to się prezentuje, no. Zatem mamy koniec sezonu Ekstraklasy. Jak widzicie, prowadziliśmy tutaj ruch Chorzów, ponieważ wywalili mnie z korony. W sensie, no po prostu, jak odpaliłem symulację, to się musiało tak raczej skończyć. No ale to, co istotne. Zobaczmy teraz, jak poradziła sobie puszcza. Sprawdzałem w lutym, bo tak się spodziewałem, że z korony mnie wyrzucą i chciałem zobaczyć, jak sobie radziła. Była na drugim miejscu. Robert Lewandowski radził sobie dobrze. Zobaczmy teraz, czy są w europejskich pucharach. Są drugie miejsce utrzymane. Raków nie do dogonienia. Natomiast jak się okazuje, ten transfer Lewego to nie był taki zły. No, w pucharze kraju puszcza dotarła tym razem do półfinału. No i szukałem tych europejskich rozgrywek i znalazłem. No niestety, w Lidze Konferencji zespół z Niepołomic zdobył zaledwie 3 punkty, wygrywając jedno spotkanie. Może to była ta jedna porażka Juventusu, nie wiem, no ale oczywiście z grupy nie udało im się wyjść. No ale nas jeszcze interesują statystyki ligowe. Robert Lewandowski był w topowej piątce w lutym. Czy teraz no jest, no to widzimy, że nie. Lewandowski 13 goli w całym sezonie Ekstraklasy. Najlepszy strzelec Zwoliński, 27 bramek. Ale zobaczmy sobie całą tą puszczę, jak ona się prezentowała. Robert Lewandowski do tych 13 trafień, oczywiście w Ekstraklasie, dołożył 5 asyst. Nie wiemy, jak wyglądały jego przygody w Lidze Konferencji, no ale to, że puszcza tam grała, to i tak był sukces. Kobi Majno prawie wykręcił double-double. Igor Strzałek, 9 goli, 3 asysty. No był to sezon na pewno ciekawy. Też Lotka z 10 czystymi kątami, co myślę, że na pewno bardzo uradowało zarząd, no bo przecież transfer Lewego to nie jest taka budowa marki, jak bramkarz, który jest w stanie 10 razy nie puścić gola. No niesamowite, słuchajcie. Takiego scenariusza na ten odcinek, gdybym nawet chciał, to bym nie wymyślił. Jednogwiazdkowy klub Ekstraklasy pozyskał Roberta Lewandowskiego, po czym menadżer został zwolniony, ale słuchajcie, Lewy, weteran boiskowych zmagań, cały czas w Niepołomicach. No, sukces osiągnęliśmy, no bo w sumie o to tu chodziło, nawet jak nas potem zwolnili. Challenge wykonany, zadanie wykonane. Ach, aż strach myśleć, co kolejnego będziemy robili.